Moi kolejni goście już wsiadają do mnie do samochodu. Zapraszam was bardzo serdecznie. Cecylia Jakubczak, kampania przeciw homofobii. Cześć. I Leszek, przepraszam, Grzegorz Piątek, pisarz i laureat paszportu polityki. Tak, bo spojrzałam na moją kartkę, ściągę tam mam i kolejnych gości. Zapięte pasy? Tak, zapięte. Ja zawsze mam odruch. Okej, okay, ja też mam taki odruch. Czasami w tramwaju się łapię. Tak. Tak, słuchajcie, bo dosłownie przedwczoraj, dwa dni temu pojawił się nowy spot. Ja bym chciała, żebyśmy go zobaczyli na początek, bo on tak wprowadzi nas w dyskusję chyba najdosadniej. No to oglądamy. My to nie możemy doczekać się, aż z całą rodziną pojedziemy na trip po Europie. A ja mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie pomysłów na książki. Chciałabym otwierać największe pokazy na świecie. Nam marzy się tańczyć do białego rana na naszym weselu. W naszym kraju. Ja to bym chciał, żeby już nikt nie bał się postawić zdjęcia swojej drugiej połówki na biurku w pracy. I żeby potem nadal miał równe szanse na awans. Te 1,5% jest po to, żebyś nie musiał czekać ze swoim coming outem 47 lat. Żebym już nigdy więcej nie musiała udawać przyjaciółki mojej dziewczyny. Te 1,5% jest po to, abyśmy już niedługo wspólnie celebrowali nasze równe prawa. Dla każdej przyszłej i obecnej tęczowej rodziny. Dla moich przyjaciół LGBT+, i ich przyszłych mężów i żon. I dla nas! Żebyśmy mieli taki sam start w życie jak nasi rówieśnicy. I żeby nikt nie musiał się posługiwać imieniem, które nie jest jego. Dla tych wszystkich, którzy chcą wreszcie zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Ale też dla tych, co robią to od lat. Za wszystkimi tego następstwami. Te 1,5% jest po to, aby nasze dzieci w przyszłości w spokoju mogły wybierać szkołę. Te 1,5% sprawi, że wszystkim nam będzie po prostu lepiej. Po prostu normalnie. Zainwestuj w marzenia, przekaż 1,5% na kampanię przeciw homofobii i patrz, jak świat zmienia się na lepsze. Tak wygląda najnowszy spot. On pokazuje, pokazuje normalne życie. Sytuację idealną, tak? On pokazuje przede wszystkim osoby LGBT+, mhm, i mówi o ich marzeniach. Marzeniach z jednej strony zupełnie zwyczajnych, ale z drugiej zwróćmy uwagę, marzeniach związanych z równouprawnieniem, związanych z równymi prawami, których Polska osobom LGBT systematycznie odmawia, mimo tego, że ustawy czekają. Mamy gotową ustawę o równości małżeńskiej, mamy gotową ustawę o uzgodnieniu płci, czy tę zakazującą terapii konwersyjnych. Także jeżeli tylko byłaby dobra wola ze strony polityków, żylibyśmy w tej wymarzonej rzeczywistości ludzi równych praw, bo też zwróćmy uwagę, że polskie społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte i wyniki najnowszych badań pokazują na przykład, że blisko 60% Polek i Polaków jest za tym, żeby wprowadzono związki partnerskie. Także my jesteśmy gotowi, a politycy nam tego blokują. Czy nie jest tak, że my po prostu żyjemy swoim życiem, mówimy, niech każdy żyje jak chce? Tak patrząc, bo mamy 8 marca za chwilę i pewnie będziemy jutro i pojutrze rozmawiać i cały tydzień o prawach kobiet, o pewnych możliwościach, które też są nam zabierane. Kiedy, co musi się wydarzyć, żeby to się zaczęło zmieniać? Żebyśmy powiedzieli, a dobra, kładę się spać, wstaję rano i robię co chcę, żyję jak chcę i nikt mi nie będzie mówił, gdzie są pewne granice. Oczywiście mówię tutaj o takich normalnych granicach, gdzie wiemy, gdzie czarne jest czarne, białe jest białe, tak? Bo tutaj nikt nie ma złych intencji. No do tego się często latami dojrzewa i wiele rzeczy można osiągnąć jakąś tam pracą nad sobą, jakąś dojrzałością, jakoś pracować nad swoim strachem, ale wiele rzeczy musi być zagwarantowanych odgórnie, po prostu musi być dla nas zabezpieczonych. Rzeczy, które dla par dwupłciowych są zupełnie normalne i oczywiste. Użyłeś słowa strach. Tak, strach jest, cały czas nam towarzyszy, bo nie wiemy, z jaką reakcją się spotkamy, kiedy chwycimy spontanicznie partnera czy partnerkę na ulicy na przykład, czy musimy się czasami, czujemy nawet nawykowo, że musimy się gryźć w język, jeśli mówimy o swojej prywatności, szukamy jakoś języka do tego, żeby o tym mówić. To w nas siedzi, ponieważ wychowani jesteśmy w kulturze, która narzuca normę i
Ale co, mówisz o takich lękach, dobra, chwycę ją, czy tam jego za rękę i dostanę w zęby. No tak, no ktoś nas wyzwie, albo zostanie pobici. My tutaj w Warszawie, w dużym mieście, w jakichś liberalnych środowiskach, jesteśmy w jakiejś bańce, możemy się czuć trochę bezpieczniejsi. Tak. Ale to nie są zupełnie łatwe i oczywiste rzeczy i potrzebujemy prawa, które nam gwarantuje właśnie prawa i bezpieczeństwo. I nie przypadkiem też mówimy o równości małżeńskiej, bo ty użyłaś słowa normalność na początku naszej rozmowy. To są właśnie rzeczy normalne, że się dziedziczy, że się ma prawo do informacji medycznej. Ja jeśli mój partner na przykład zabierze go karetka, to mogę zostać pod drzwiami szpitala jako kolega. Ja mam rodzinę, ale ja nie mam ślubu. Ja też nie mam żadnych praw. Ale mogłabyś. To jest dla ciebie tak, prawda? Tak. Mogłabyś są przepisy, tak. Ale zapisać w USC tak, i z tego tak, skorzystać. Ja też tak, bym się pewnie nie spieszył do tego, do tej ceremonii od razu, może, ale należy mi się to po prostu. Nam wszystkim. Mhm. Powiedzcie, bo tam każda z tych osób w tym spocie, pomysł był taki, żeby pokazać różne historie, tak? Tam jest, są dwie dziewczyny z dziećmi, które wychowują wspólnie dwójkę maluchów. Mhm. One też mają swoje problemy, tak? Bo formalnie matką może być tylko jedna z kobiet. Jest facet, który mówi, nie czekajcie 40 parę lat. Czyli ci ludzie, którzy żyją w jakiejś tajemnicy przez całe tak, życie, tak? Jak ważne jest to, żeby no, dać ludziom te możliwości? Ile trzeba wykonać pracy i co mogłoby tutaj wprowadzić te zmiany? Czy tylko wybory, czy coś więcej? Czy ta zmiana świadomości to jest proces, latami będziemy to budować? My w naszym spocie zdecydowaliśmy się pokazać różnorodność, pokazać osoby LGBT+, i ich codzienne problemy, ale też takie, które odnoszą się do konkretnych rozwiązań prawnych, dlatego mamy osobę transpłciową, dlatego tęczowe rodziny, dlatego gejów, ale żeby zmiana zaistniała, no to potrzebne jest to, żeby działy się właśnie zmiany odgórne, tak, związane z prawem, o których Grzegorz dużo mówił, ale też te związane ze zmianą postaw społecznych. I to się dzieje, bo tak jak powiedziałam na początku, jest coraz lepiej, aczkolwiek nie jest idealnie i ta przemoc, ten strach, o którym również Grzegorz wspominał, jest czymś, co towarzyszy osobom LGBT, bo znowu odwołam się do badań, które przeprowadziła kampania przeciw homofobii razem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Blisko 70% osób LGBT doświadczyło w swoim życiu przemocy, czy to fizycznej, czy werbalnej, czy psychicznej. No ja tak, na przykład. Tak? No tak. Jaka to była sytuacja? No, typu wyzywanie na ulicy na przykład. Parę lat temu. No poszedłem dalej po prostu. Poszliśmy dalej z moim ówczesnym partnerem. Rozumiem, że trzymaliście się za rękę, nie, tak? Czy poszliśmy po prostu ulicą Ogrodową na Woli w Warszawie, także centrum w zasadzie i tak, w środku dnia zostaliśmy wyzwani i tyle. O, mój sąsiad mnie wyzwał niedawno całkiem. Sąsiad? Tak, tak, bo mu zwróciłem uwagę, że brudzi na klatce schodowej. No tak. I co nam wyzywało tak, ci od... Tak, tak. No, mogę zacytować? No pewnie. No. Pedale Żydzie i gnoju. Jedno prawdziwe, drugie nie, trzecie to relatywne. Także my to, nas to spotyka cały czas. I znowu tu jest bardzo potrzebna zmiana, nowelizacja kodeksu karnego, wprowadzenie przesłanki orientacji psychoseksualnej tak, i tożsamości płciowej jako chronionej, tego nie ma, a znowu podobnie jak z projektem ustawy o równości małżeńskiej czy projektem ustawy o uzgodnieniu płci, projekt nowelizacji kodeksu karnego jest gotowy, bo organizacje społeczne, takie jak kampania przeciw homofobii, intensywnie pracują i na własną rękę przygotowują we współpracy z gronem prawników i prawniczek odpowiednie rozwiązania. Gdyby prawne te przepisy się zmieniły, to taka sytuacja, o której ty wspominasz, gdzie jesteś wyzywany pedale Żydzie gnoju, tak? No tak. Jaka byłaby konsekwencja takiej sytuacji? Byłaby jakaś konsekwencja dla osoby wyzywającej? Przede wszystkim Grzegorz nie musiałby wtedy samodzielnie wnosić sprawy. I to jest duże tak chodzi mi o podanie przykładu, żebyście mi powiedzieli, co to zmieni. No właśnie to, że między innymi osoby LGBT+, nie będą musiały same zakładać sprawy, co również wiąże się z określonymi kosztami, na które nie każdy może sobie pozwolić. Pokazaliście w tym spocie bardzo różne historie. One, tak jak wspomniałaś, nawiązują do tego, o co walczycie. Czy jest jakaś taka lista, czy jesteście w stanie wypunktować wszystko to, co jest do załatwienia w waszym imieniu, może mówię waszym
ogólnie, tak? No to przede wszystkim wspomniana już dzisiaj ustawa o równości małżeńskiej, która będzie regulowała szereg rzeczy, tak jak możliwość zmiany nazwiska, dziedziczenie, możliwość wspólnego rozliczenia podatków, sytuacja tęczowych rodzin, kolejna rzecz, którą można byłoby uregulować właśnie ustawą o równości małżeńskiej, tak żeby prawa mam biologicznych były zrównane z prawami mam społecznych. Kolejna rzecz, ustawa o uzgodnieniu płci, tak aby osoby transpłciowe mogły przechodzić ten proces godnie i nie musiały na przykład pozywać swoich rodziców, a także nowelizacja kodeksu karnego, czy zakaz terapii konwersyjnych, tak zwanych terapii konwersyjnych, które mają na celu zmianę niemożliwą do zmiany orientację psychoseksualną. Także taka lista podstawowych rzeczy, które należy zmienić, to właśnie to. Powiedzcie, jak duża jest ta grupa, która potrzebuje tych przepisów w Polsce? Czy my wiemy, o jakiej ilości społeczeństwa rozmawiamy? Mówimy o około 2 milionach osób, a najnowsze badania wskazują, w związku z tym, że już nie mówimy tylko o osobach LGBT, ale pod tym plusem też się kryją między innymi osoby queerowe czy niebinarne, nawet o ponad 3 milionach ludzi. No to chciałem powiedzieć, że 120 tysięcy myśliwych jest dla porównania oficjalnie w Polsce, a proszę, jakie potężne... Milion wędkarzy podobno. Tak. Nie wiem, dlaczego mogła o tym więcej pomyślałam. Niż myśliwych, a nie mamy przepisów, które by nas opiekowały dobrze, ale czy te 2 miliony, one pójdą na wybory? Mam nadzieję, że będą głosować na tych, którzy będą walczyć o te prawa, a nie o jakieś inne sprawy, albo wręcz się nam sprzeciwiały. I też mam nadzieję, że te 1,5% będą wpłacać te osoby, będą wspierać takie organizacje, no bo to są organizacje, które, no, jeśli ktoś zbiera 1,5% na ochronę zdrowia, kulturę, ochronę środowiska, zabytków, to są sfery, które państwo, zawsze niedofinansowane, ale państwo jakoś je wspiera. Natomiast to jest sfera, która nie jest wspierana finansowo, ani nijak inaczej, a wręcz jest blokowana, dyskryminowana, także myślę, że jest warto, żeby wspierać organizacje walczące o równość, edukujące w tej sprawie. Ty trochę pracujesz słowem, mówię trochę, bo to nie jedynego, tak, tak. Czy tutaj masz jakiś pomysł na to, żeby przekonać nieprzekonanych? Oj, teraz musiałbym jakiś chwytliwy slogan wymyślić. Nie, on na budynek. Tak, tak, nie, przepraszam, nie mam nic w głowie. No, walczmy po prostu o prawa, które należą nam się jako ludziom. Tylko ludziom. I tyle, kropka. No tak, ale wiesz, 2 miliony to jest jakby jedna wartość, mówię o grupie, to jest bardzo dużo ludzi. Tak. Ale z drugiej strony są ich przyjaciele, są ich znajomi, rodzina, nawet sąsiedzi, tylko tacy sympatyczniejsi. Sympatyczni też są. No właśnie, tak miałam taką nadzieję, że masz tam też kogoś, kto jest w porządku, bo dobry sąsiad to skarb. Tak. W sumie to przypuszczalnie będzie naprawdę bardzo dużo, bardzo duża grupa. I są tacy, którzy mówią, nie idę na wybory, bo nie mam na kogo głosować, bo nie idę, bo mi się nie podoba, a potem narzeka. Nie wydaje wam się, że te osoby, które nie głosują, potem nie mają prawa do narzekania? No tak, ja myślę, że trzeba korzystać z tego prawa. Demokracja jest troszeczkę, jest bardzo skomplikowana i ten głos się łatwo nie przekłada. Bo wy chyba nie wierzycie już, że coś się zmieni. Teraz, w tym układzie nie, ale mam nadzieję, że po wyborach tak. Także trzeba głosować na bardziej progresywne siły. No właśnie. Bo to jest to minimum, które może każdy zrobić. Iść do tych wyborów. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.